pracodawca decyduje o tym, gdzie się szkoli, w jakim zakresie się szkoli i jakie certyfikaty dodatkowo są mu niezbędne. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwalają pracodawcy i pracownikom dostosować kwalifikacje i umiejętności do potrzeb dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Aby utrzymać stale zatrudnienie, zniwelować zagrożenie bezrobociem, trzeba podwyższać kwalifikacje. Szybki postęp technologiczny wymusza na pracownikach podnoszenie swoich kwalifikacji. Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na podnoszenie kwalifikacji bez dodatkowych obciążeń finansowych dla firmy. Pod naszą opiekę trafiły dzieci z niepełnosprawnością. Nauczyciele, którzy tutaj pracują, stanęli przed koniecznością podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności. Praca pedagoga to ciągłe wyzwania. Żeby im sprostać, zdecydowałem się na studia podyplomowe, mediacje i negocjacje. Ja w porozumieniu z pracownikiem wybrałam szkolenie, dzięki czemu nauczyciel pozyskał dodatkowe kompetencje, a grono pedagogiczne pozyskało nauczyciela o podwyższonych kwalifikacjach. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa formuła wsparcia rynku pracy. Po raz pierwszy kierujemy środki nie do osób bezrobotnych, ale do przedsiębiorców i ich pracowników. Do pracodawców i do pracowników, którzy przekroczyli 45. rok życia. Środki te można przeznaczyć na kursy, na studia podyplomowe. Można wykorzystać je do celów związanych z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje. Środki Funduszu Pracy znajdują się w powiatowych urzędach pracy. Pracodawca tam składa wniosek, decyduje o tym, jaką firmę szkoleniową wybiera, w jakim zakresie się szkoli i rozlicza się z Urzędem Pracy z efektów tego szkolenia, a Urząd z Funduszu Pracy realizuje zapłatę za to szkolenie. Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 10 osób, mogą ubiegać się o zwrot kosztów nawet do 100%. Natomiast makroprzedsiębiorcy taki zwrot mogą uzyskać do 80%. Są to środki z Funduszu Pracy, nasze rządowe środki, mające na celu podnoszenie umiejętności, zdobywanie odpowiednich kwalifikacji dla pracowników, którzy już pracują w firmach. Zmiany, które następują w gospodarce, są tak szybkie, że aby zniwelować zagrożenie bezrobociem pracowników, należy stale podnosić kwalifikacje.